Koronawirus wywrócił jej ślubne plany do góry nogami. Zamiast ogromnego wesela w górach na 200 gości, musiała zorganizować kameralną uroczystość dla 20 osób w centrum Warszawy. To wszystko zrobiła sama i to w 7 dni. Czy żałuje tej decyzji? Zaraz się dowiemy z rozmowy z Zosią Ślotałą-Hajdar. Zosiu, ja pamiętam, że my rozmawiałyśmy o tym, jak zorganizować Twój ślub i jak on ma wyglądać, będzie dobre 2 lata temu. Tak. 2 lata? Nie, rok temu. Nie no, co Ty, rok jest pandemii. Nie, 2 lata, no oczywiście, że tak. No 2 lata. Oczywiście, bo wtedy były zupełnie inne plany. Zupełnie inne plany, zupełnie inne warunki. Żyliśmy w innych czasach. W innych realiach. Wszystko się zmieniło, musiałaś się dostosować, musiałaś swoją uroczystość dostosować. Chciałabym, żebyś zaraz mi o tym opowiedziała, ale zanim dojdziemy do tego ślubu, to chciałabym powiedzieć o tym, że tak naprawdę o Tobie, o Twoim mężu już teraz, o Waszym związku jest wiadomo niewiele. To prawda. Są jakieś takie doniesienia w mediach, które pojawiły się o Waszych zaręczynach, o Waszym ślubie, ale mam wrażenie, że nikt nie wie o tym, jak Wy się poznaliście. Nikt nie wie, bo w sumie nigdzie o tym nie opowiadałam, proszę. A no teraz ekskluzyw! Jedziemy! Poznaliśmy się, uwaga, na Stadionie Narodowym. Wow, jaka reklama dla stadionu! Totalnie. Ale co, przy okazji jakiegoś koncertu? To jest abstrakcyjna historia, ponieważ były wtedy Mistrzostwa Świata w windsurfingu. Ani ja nie mam nic z tym wspólnego, ani Kamil, tylko po prostu byliśmy ze wspólnymi znajomymi i w ten sposób oni nas poznali ze sobą, potem poszliśmy wszyscy razem na obiad i tak z tego obiadu spotkaliśmy się jeszcze raz i tak i przez przypadek na siebie wszędzie wpadaliśmy. I z tego zrodziła się wielka miłość. Zazwyczaj facetów się o to pyta, ale chcę Ciebie o to zapytać, bo jednak Kamil ma taką bardzo mocną urodę. Czy to była taka miłość od pierwszego wejrzenia? Słuchaj, ja następnego dnia zadzwoniłam do mojej mamy i powiedziałam, poznałam mojego przyszłego męża. A ona mówi, jak to dziecko, Jezus, tylko Pana w gorącej wodzie, A ja mówię, Ci, to było coś takiego, jakaś podświadomość. Mi to powiedziała, poczułam to i wiedziałam, że to jest po prostu, że to jest to. Gdzie to był moment, gdzie byłam już tak zrezygnowana, bo uznałam, że wszyscy faceci są po prostu degeneratami i nagle pojawia się Kamil po prostu z tymi swoimi czarnymi włosami, z tą charyzmą i mówię, aha, to jest to. Czy ta intensywność Waszego związku była bardzo duża, to wszystko działo się szybko, czy jednak zabierały Wam duży okres czasu, te kolejne etapy od poznania do zaręczyn, od zaręczyn do ślubu? Wiesz co, my od samego początku wiedzieliśmy, że chcemy mieć dzieci. I to był taki nasz... Od której randki? To była nasza pierwsza szybka decyzja. Aha. I to się bardzo szybko zadziało, ale to była świadoma decyzja, więc najpierw pojawiła się Rania, 2 lata później pojawił się Leonard. I Kamil od samego początku wiedział, że ja chciałabym się zaręczyć, chciałabym ślub, być taką rodziną w pełni tego słowa znaczenia. I no, ale się naczekałam na zaręczyny. No właśnie, chciałam zapytać, czy te zaręczyny były przed dziećmi? Nie, już. Nie, po jednym i po drugim. Jezu, i nie miałaś takiego czegoś, że jesteś w tej ciąży, myślisz sobie, no dobra, no przed porodem to mógłby się oświadczyć. Wiesz co, nie, bo ja wtedy nie czułam się najbardziej atrakcyjna i to nie był taki moment. Chciałam się też nacieszyć tym etapem, żeby każdy etap wykorzystać w 100%. Czyli to, wiesz, to, że jestem w ciąży, to, że mam małe dziecko, żeby to nie wszystko nie składało się naraz. Tak samo nie chciałam, żeby na przykład mi się oświadczył w mojej urodziny, bo potem zawsze masz połączone urodziny razem z zaręczynami. Ja jestem tą organizatorką u nas w związku, więc ja zawsze wszystko wymyślam, planuję, organizuję jakieś atrakcje i miałam oczywiście w głowie, ułożyłam sobie, jak bym chciała, żeby to wyglądało, ale mnie w 100% Kamil zaskoczył. Gdzie jestem ciekawskie jajo, więc mi było łatwo. Słuchaj, ale te Wasze zaręczyny absolutnie, możemy sobie powiedzieć, były spektakularne, były na bogato. W tą organizację całą było zaangażowane wiele osób. Tak, bo my byliśmy wszyscy na wyjeździe i wszyscy od samego początku, od maja, a to się stało w sierpniu, wiedzieli, że mamy się zaręczyć.
i po prostu przez tyle miesięcy to nie wyszło? Nie wyszło. Nie dowiedziałam się więcej na tym wyjeździe, to się stało 4 dnia i wszyscy, jak mnie nie było, to kręcili filmiki i mówili, haha, nie ma Zosi, a my tu knujemy. I potem ja do wszystkich filmy dostałam, więc to było super. No dobra, to jak te zaręczyny wyglądały? Zaręczyny wyglądały tak, że to był w ogóle wyjazd taki, gdzie było dużo dzieci i padło hasło, że jedziemy na elegancką kolację. No tak sobie znam, okej, eleganckie towarzystwo, w ogóle mnie to nie zdziwiło. No więc wszyscy się elegancko ubrało, też mnie to nie zdziwiło, mimo tego, że cały tydzień chodziliśmy w dresach. Okay. No ale tak sobie myślę, okej, no, ja to lubię się ubrać, więc dla mnie to była czysta przyjemność. A tak patrzę, my tam zawsze chodzimy boso i tak patrzę, że Kamil niesie w torbie buty. No więc ja, co zrobiłam? Szybko w tą torbę obmacałam, czy tam coś jest w tej torbie, ale tam nic nie było, więc tak sobie myślę, dobra, głupia jesteś jak but. Czyli ty bardzo oczekiwałaś już tych zaręczyn, nie? Bo od Poznania ile minęło lat? Rania ma teraz 5,5, no to pięć. No. Pięć. 5 lat, to się trochę naczekałaś. Tak. I już wtedy przypuszczałaś, że przy okazji każdej okazji to może być ten moment, prawda? Straszne to jest. Aha, straszne to jest. Tak. Nie polecamy, dziewczyny, nie oczekujcie aż tak. Dokładnie. Dajcie się zaskoczyć. Znaczy, wiesz, to z jednej strony straszne, a z drugiej strony masz taki z tyłu to takie uczucie w brzuchu, a nóż, a może to dzisiaj? A potem wiesz, zawsze ładnie omalowana, uczesana, gotowa. No a potem takie rozczarowanka, co? Shit. Ta, no, ale, nie wydarzyło się. Ale warto było. Warto było. No dobra. No to wracamy, No więc i płynęliśmy taką barką, taką platformą można powiedzieć, która płynęła po wodzie, dopłynęliśmy do jednego z portów tam na Mazurach, mieliśmy kolację, ale nadal mnie nic nie zdziwiło. Po czym wsiadamy z powrotem i już było ciemno i było postawione krzesło na samym środku, a tak sobie myślę, nie wiem, może to jest jakaś mazurska tradycja, byli też nasi przyjaciele górale, więc myślę sobie, Anusz Góralska. Wszystko po kolei, co mogło mnie zdziwić, sobie wytłumaczyłaś. W 100%. Więc siedzimy i nasz przyjaciel rzuca hasło, że będzie mały koncert. Też mnie to nie zdziwiło. Usiadła dziewczyna, zaczęła grać na gitarze, a to krzesło nadal stoi. Jeśli szukasz sukni ślubnej, sukni wieczorowej albo garniturów dla panów, koniecznie odwiedź mój ślubny Concept Store. Znajdziesz tam dosłownie wszystko, czego będziesz potrzebować w dniu ślubu. Zadzwoń i umów się na wizytę jeszcze dziś. No i nagle tak pokazuje do mnie ten przyjaciel nasz, który to organizował, na zasadzie chodź, a ja siedziałam z moją koleżanką, no ale tak wiesz, wróciłam się. A jeszcze 2 minuty wcześniej do Berni mówię, która jest moją przyjaciółką, mówię, wiesz co, mógłby mi się oświadczyć, patrz jak jest pięknie, światła, wszyscy przyjaciele, no taka aura. Ona mówi, przestań, on to zrobi w odpowiednim momencie, bo ona wiedziała. Szok. Dobrze, ale ona nigdy nie sypie. No i mnie tak pokazują, że chodź do nas. A ja myślałam, że pokazują na Berni, więc ja się odwróciłam i w ogóle mam w nosie i nagle krzyczę, Zosia! Aha. No więc ja wtedy wstaję i nagle połączyłam wszystkie puzzle. Wiesz, ta barka, ci nasi przyjaciele z tej strony, tutaj dziewczyna, która gra, Kamil stoi, krzesło stoi. Jak już podchodziłam do tego krzesła, sobie myślę, o mój Boże, to może być ten moment. I jak on kręknął, aż sobie zaraz popatrzę. Wiedziałam, że tak będzie. Emotions. Głupie. Nie, to jest cudowne. Ale dobra, przeżywam to jeszcze raz. No i słuchaj, jak on klęknął, to tak jak teraz się tak popłakałam, że już nic nie widziałam na oczy, nic nie widziałam, tylko po prostu tylko nawet nie słyszałam i on mówi, ale to tak czy nie, tak czy nie? Czyli nie słyszałaś o świadczeniu? Bo ja już byłam po prostu tak przejęta. No i w momencie, kiedy powiedziałam tak, to wszyscy skoczyli, po prostu radowali się, 3/4 osób tam płakało, bo już wszyscy tak czekali na to, żebyśmy się zaręczyli i wzięli ślub. Wszyscy czekali tak samo. Bo byliśmy ostatnim w całym towarzystwie, którzy nie mieli ślubu. Okay. Więc tak to się, moja droga, wydarzyło. Jak z bajki, przepiękne, z elementem zaskoczenia i do końca życia będę miała takie właśnie wspomnienie. I rozmazany makijaż. Jezu, ale jakie to było fajne, widzisz, trzymają cię te emocje do dziś. Tak, ale tak będzie, wiesz, i Kamil właśnie wiedział, że to jest tak ważny moment dla mnie i że ja to potem będę przeżywała całe życie, bo taka jestem, emocjonalna i takie chwile są dla mnie niesamowicie ważne. Ale jak Rani następnego dnia pokazałam pierścionek, mówię, patrz, tatuś dał mamie pierścionek, bierzemy ślub, a Rani mówi, a dla mnie?
prawdziwa kobieta. Dokładnie, coś po mnie ma. Czyli tak, przy tych zaręczynach no faktycznie musiał się trochę napracować twój narzeczony, miał pomóc, ale ślub, rozumiem, organizowałaś ty. W 100%. Nie miałaś żadnej pomocy? I to była dla mnie czysta przyjemność. Nie, mimo tego, że miałam różne propozycje osób, które chciały mi pomóc, ale ja de facto tego nie potrzebowałam. Ja kocham zajmować się takimi rzeczami. Szczerze, gdybym nie miała mojej marki, to bym organizowała śluby. Mówisz? Tak, ale kocham. Ale miałybyśmy firmę. O Boże, to po prostu to było złoto, by po prostu ciekło po ścianach. Czy było ci trudno tak naprawdę podjąć decyzję, w jakim stylu ma być ten ślub? Dla mnie najważniejsze było, żeby Kamil się czuł w tym komfortowo. Czyli ponieważ on były... ani nie jest wylewny. Czekaj, zaręczyny były dla ciebie, a ślub dla niego robiłaś. Nie, nie, no bo na koniec dnia udało mi się to wszystko połączyć ze sobą, że moim zdaniem to w 100% zagrało. Dlatego, że i do dzisiaj ja bym nic nie zmieniła. Okay. Wszystko było po prostu idealnie. I ja myślę, że też przez to, że tak wszyscy byli przejęci tym, że my się w końcu zaręczyliśmy i w końcu będzie ten ślub, że też cała ekipa, która z nami pracowała, którą wcześniej znam, to każdy naprawdę włożył to całe serce, żeby to był ten idealny dzień. I wiedziałam, że to nie może być to słodko pierdzące, no bo jakby się Kamil czuł w pudrowym różu albo cały we krwi, to w ogóle nie ma opcji. Nie widzimy go w tym. Nie, on rock'n'rollowiec, który jest taki, wiesz, ostrzejszy. Wiedziałam, że to musi być trochę rock'n'rollowe, musi być trochę z takim jajem. Poza tym my też nie jesteśmy taką standardową parą. Dlatego postawiłam na kwiaty, które były różowo, czerwono, fioletowe, które... Mocne, bardzo tak, intensywne, bardzo. Po prostu one były tak energetyczne. Tak. Więc mieliśmy czarne obrusy, na całym stole było lustro, więc to odbijało jeszcze te kwiaty, więc to było, wyglądało tak, jak było podwójna ilość tych kwiatów. No i zrobiła po prostu magię. Wasz ślub odbył się w środę. Tak. W środku tygodnia, dlaczego? Wiesz co, raz, że zależało mi na tym, żeby to był taki dzień od czapy, żebyśmy mogli mieć prywatność, a dwa, że dostaliśmy, wiesz co, jak zdecydowaliśmy, zacznę od początku, jak rozmawiałyśmy, pamiętasz, że ja marzyłam o ślubie w Zakopanem. Tak. Więc taki był początkowy plan na o wiele większą liczbę osób. Pandemia z jednej strony nam pokrzyżowała te plany, a z drugiej strony wyszło perfekcyjnie, idealnie i tak, jak sobie wymarzyłam, ale jeszcze nie zdawałam sobie z tego sprawy. Więc poszliśmy we wrześniu do urzędu, gdzie pani powiedziała, no przepraszam, ale 4 miesiące czekania. Ja wtedy sobie tak pomyślałam, no nie wiem, że tak ślub, który będzie w grudniu, jednak marzę o czym innym, ale zadzwoniła do nas i powiedziała, słuchajcie, no jest termin za 7 dni, bierzecie czy nie? I w 7 dni? Tak, ja mówię, bierzemy. Nie. Tak. Nie wiedziałaś tego? Nie! Aha, w 7 dni. Od września już wiedziałam, że chcemy wziąć ślub, więc już, ja już zbierałam wszystkie inspiracje, wpisywałam do mojego segregatora od ciebie, moja droga. Przydał się, prawda? Bardzo, bardzo i jest naprawdę dobrze zrobiony. Więc ja go teraz polecam wszystkim dziewczynom, które biorą ślub. Bardzo ci dziękuję. Widzisz? Bardzo ci dziękuję. Support. I zbierałam też inspiracje na Pinterestie, więc wiedziałam mniej więcej, jak bym chciała, żeby to wyglądało. Planowałaś pierwotnie ten ślub w Zakopanem i dlaczego do niego nie doszło? No bo wtedy weszły wszystkie obostrzenia pandemiczne i de facto, gdybyśmy mieli zrobić ślub tego dnia, którego planowaliśmy, tylko 50 osób mogłoby przyjść, więc teraz stanęlibyśmy przed sytuacją, gdzie zapraszasz 200 i nagle 150 mówisz, sorry, nie jesteś zbyt ważny, żeby przyjść. Czyli postanowiliście po prostu tam to odwołać zupełnie. Tak, ale wzięliśmy ślub cywilny, więc jeszcze kościelny, słuchaj, czemu nie? Jeszcze kościelny, jeszcze wielkie wesele przed wami. No i to może być właśnie w Zakopanem, ja na to po cichutku liczę. No bo tak, zdecydowaliście się na małą uroczystość tutaj w Warszawie na 20 osób. Tak. Przypuszczam, że to były te same praktycznie osoby, które były podczas waszych zaręczyn. Praktycznie tak. Czyli najbliższa rodzina i tacy przyjaciele, tak. Tam nie było, super. Tam nie było naszej rodziny, więc to była nasza rodzina plus nasi naprawdę najbliżsi przyjaciele. I zorganizowałaś to w Łazienkach Królewskich, czyli postawiłaś na takie bardzo eleganckie jednak miejsce, wyszukane, wyjątkowe. Wiesz, to zależało mi na tym, żeby to było miejsce, które samo zagra i muszę tylko dołożyć do tego dekorację. A że ja jestem perfekcjonistką, więc gdyby była podłoga, która mi się nie podoba, albo jakiś inny element, to by mi tak przeszkadzało, żeby mnie po prostu to męczyło. Więc uznałam, że miejsce to jest clue,
A że, wiesz, ja łazienki, jestem z Warszawy, więc dla mnie Łazienki Królewskie to jest takie miejsce, gdzie ja chodziłam jako mała dziewczynka. Pamiętam, że były występy Maćka Pola, który był, jest magikiem, jak byłam mała i tam biegały króliki różne. Czy chodziłam na spacery potem z moimi dziećmi, więc takie miejsce, które naprawdę dużo dla mnie oznaczało. A Galeria Rzeźb, czyli stara oranżeria, która kilka lat temu przeszła renowację, jest przepięknym miejscem, więc wśród tych rzeźb postawiliśmy na środku, w jednym miejscu postawiliśmy stół i to był jeden długi stół, gdzie wszyscy zasiedli, a w drugiej części odbył się ślub. A chciałam Cię zapytać o to, czy 20 osób na weselu jest w stanie się po prostu dobrze bawić, nie wiem, wytańczyć, cieszyć, świętować. Tak, jak najbardziej. I teraz tak, Galeria Rzeźb miała swoje ogromne ograniczenia. Nie możesz tam mieć świec, więc my musieliśmy mieć wszystkie elektroniczne świece. Nie możesz mieć wody w wazonach, więc musieliśmy to wszystko też... Elektroniczną wodę. W gąbkach. Wszystko było na gąbkach bez wody. Czerwone wino. Udało mi się to wynegocjować, ale generalnie jak ci upadnie na posadzkę, odkupujesz posadzkę, więc tam było naprawdę dużo ograniczeń i nie można było tańczyć. A że my się tak dobrze wszyscy bawiliśmy, to później impreza przeniosła się zupełnie gdzie indziej, mimo tego, że było 20 osób. I tańce do białego rana. Może nie do białego rana, bo ja już nie, szczerze, ja już tutaj nie miałam siły, dlatego że ja byłam tak przejęta, ja nie wiem jak panny młode to robią, ale ja byłam tak przejęta tym całym wieczorem i ślubem i później weselem, że ja tak druga, 33 już padłam. A pierwszy taniec? Nie było. Mogę teraz z tobą zrobić. Ale dlaczego nie mam pierwszego tańca? No bo to było niekomfortowe dla Kamila, już uznałam, dobra, już się tak nagiął dla mnie z tym ślubem, że już mu odpuszczę. Ale dlaczego się nagiął dla Ciebie z tym? No bo to dlatego, że dla niego to on nie jest takim tradycjonalistą, znaczy dla niego ta formuła, że było mało osób, to było spełnienie marzeń. Dlatego też jak dowiedział się, że możemy wziąć ślub w pandemii, powiedział, tak, robimy to! Więc to było jego spełnienie marzeń. Okazało się, że ta formuła była idealna, dlatego że jak przy tym wielkim stole, gdzie było 20 osób, czym wielkim, w sensie podłużnym, gdzie było 20 osób, każdy toast, który był wznoszony, był jakby to była rozmowa ze wszystkimi. I się zrobiło tak intymnie i to było tak bajeczne jeszcze w tej scenerii z tymi ludźmi, z tymi kwiatami. To też forma była black tie, więc wszyscy byli elegancko ubrani, że to było takie nasze. Powiedz mi jeszcze, jak wasze dzieci w ogóle przeżyły ten dzień? Rania, która więcej rozumiała, jako że ona ma teraz 5,5, no to wtedy miała 5. Wiesz co, dla niej to było przeżycie, dlatego że ja szyłam dla niej specjalnie sukienkę, zaprojektowałam, ona miała miary tej sukienki, miała taką pelerynę też z piórami, więc czuła się jak księżniczka. Babcie ją zabrały do fryzjera wcześniej ze sobą, więc ona wiedziała, czyli pełne przygotowania. Tak, ona wiedziała, że ma, ona rozumiała to, że bierzemy w ślub, miała zadanie, żeby sypać kwiatki, ale była na ślubie tak zestresowana, że ona tak szła do przodu. Bo było zadanie. Okay. Natomiast Leonard, on poszedł normalnie do przedszkola, bo to było po południu dopiero, ślub był chyba na 17. Potem z przedszkola zgarnęliśmy go, on od razu tam przyjechał, miał na sobie smoking też, który ja zrobiłam w Petite Maison. Założył do tego pas, założył muchę i daliśmy mu obrączki, które miał w pudełeczku zanieść do Kamila. Udało się? No tak w połowie mu mina zrzedła, zdecydował, że jednak się odwróci, więc ktoś go musiał doprowadzić do Kamila, przekazał mu. Ile on wtedy miał? 3. 3 lata. Wiesz, i siedzieli w pierwszym rzędzie, natomiast to, na czym nam zależało bardzo, to jest, żeby dzieci pamiętały to, że bierzemy ślub. Bo jak już czekaliśmy ze ślubem po narodzinach jednego i drugiego, to uznaliśmy, że chcielibyśmy, żeby oni też szli, żeby cokolwiek mogli zapamiętać. Podobało im się na imprezie? Rani bardzo się podobało, ale ona ostatnio jak go kłamał spać, powiedział do mnie, wiesz, nudny był ten twój ślub. No bo oni nie mieli kochany de facto, synek. Oni tam było tak mało ludzi, że tam nie było innych dzieci, więc de facto to, co oni skorzystali z tego ślubu, to no Rania oczywiście miała piękny outfit, więc to dla niej mogła był się zaprezentować. Perk, dokładnie, a później wrócili z powrotem do domu już na samym weselu, czyli na zasiadanej kolacji, nie zostali, bo dla nich to by była nuda, oni by musieli wysiedzieć, słuchać tego wszystkiego. Więc bez sensu. Lepiej, żeby tego nie widzieli, dokładnie, co tam się działo. Więc wrócili do domu i następnego dnia mogli z nami
to wszystko, wiesz, obgadać i się dowiedzieć, co się działo. Zaraz zapytam Cię o Twoją stylizację, bo ona też była taka wyjątkowa i no chyba z racji tego, że jesteś stylistką, to zależało Ci na tym, żeby to było takie niepowtarzalne i nietuzinkowe. Ale jeszcze zanim to, bo tak sobie zostawiam to trochę na deser, to muszę Cię zapytać o poprawiny. Tak. Bo one były. Tak, były, były. I były huczniejsze niż wesele. Czy ja wiem, czy huczniejsze? Nie? Nie. Myślę, że było na równi. Ale udało Ci się po trochu spełnić to życzenie, żeby jednak to było po góralsku, nie w Warszawie i w piątek, takim stylu. Czyli w środę braliśmy ślub, w piątek pojechaliśmy do Zakopanego i... było folkowo. Było folkowo, było w 100% po góralsku. Wszyscy nasi przyjaciele, górale byli też ubrani po góralsku i to był ostatni raz, jak ja założyłam białą spódnicę, dlatego że białe spódnice góralskie są zachowane tylko dla panny. I po tym możesz poznać pannę. Na imprezce. Która jest wolna. Czyli w ogóle nie trzeba jak w Warszawce nosić jakichś kolorowych nie, opasek, zakładasz białą spódnicę, czerwona zajęta, tylko po spódniczkę. Dokładnie, więc to ostatni raz założyłam moją białą spódnicę, którą teraz już trzymam dla Rani, jak będzie starsza. I też byliśmy sobie ubrani. Kamil na ślub dostał strój góralski, więc też założył i miał kierpce, i miał spodnie. Więc ale skąd taki... w ogóle ta miłość do tego góralskiego klimatu? Wiesz co, my się zakochaliśmy w górach 4 lata temu i tak zaprzyjaźniliśmy się z naszymi znajomymi, z którymi to już teraz są nasi najbliżsi przyjaciele i tak ta miłość po prostu rosła i rosła. Ja też zakochałam się absolutnie w strojach góralskich i zgłębiałam też historię tego, bo to jest dla mnie ciekawe, jak to jest robione. Zresztą też wprowadziłam nawet opaski góralskie ręcznie haftowane właśnie u mnie. Właśnie z haftem. Tak, więc ja przez cały czas gdzieś te góry przez nas przemawiają, przenikają i przez nasze życie się przewijają i myślę, że w przyszłości marzymy o tym, żeby tam mieć dom, żeby móc tam częściej jeździć. No dobra, no stylówka. Tak. No było. Ty dzisiaj w kombinezonie. Skapiałam od ciebie. Przez to, że to nie był ślub kościelny i to nie był wielki ślub, ja wiedziałam, że to nie może być suknia nie wiadomo jaka, no bo trochę by to było takie wyrwane z kontekstu na zasadzie o, wszyscy przyjdźcie bić mi brawo, że jestem najbardziej zestrojona ze wszystkich. Więc ja bym się czuła niekomfortowo. Znaczy jako stylistka tak naprawdę mogłaś pozwolić sobie na wszystko. Miałaś ogromny wybór, tak. Ale też chyba miałaś chęć właśnie takiego trochę wyjścia z tego szablonu. Dokładnie. Chciałam, żeby to było coś zupełnie innego i ja od samego, ja poszłam do dziewczyn z Jazzpola i one mi w Jazzpol Privé zrobiły kombinezon. I na początku Justyna upierała się, nie, no to zrobimy Ci spódnicę i body. Ale jak już mówię, nie, zrobicie mi kombinezon, ale bardzo proszę, chcecie, to mi już 7 dni. No więc następnego dnia, naprawdę to było po nocach szyte, zrobiły mi tą spódnicę i mówię, proszę. Ona, okej, dobra, rozumiemy, o co Ci chodzi. Źle wyglądałaś, to, nie, źle to, bo, się czułaś. Nie, wyglądałam eterycznie, wyglądałam skromnie, wyglądałam jak nie ja. Po prostu. I w ogóle do pomysłu na całe wesele totalnie by to nie pasowało. Nie, totalnie nie pasowało. Mówię, słuchajcie, pokazałam im inspirację, mówię, zróbmy z tego coś, to musi pasować do całości, to musi być trochę lata 70, bo ja się w tym dobrze czuję. Stąd na przykład te rękawy takie. Musi być to trochę rock'n'rollowe. I miałam spory dekolt, do tego to musiało oczywiście być dopasowane odpowiednio do mojej figury, więc rezygnowałam z sukienki i też uważam, że ten kombinezon się super wpisał w miejsce i też w dekorację. No ale też postawiłaś, wiesz, na turban. No to był arabski element tej całości. Ale jak on ją pięknie dopełnił. Pięknie. I ja się upierałam i też moja Marta od włosów mówi, gdzie ty mi z tym turbanem? Ja ci układam te włosy tak długo, nie będzie żadnego turbanu nakładała. Ja mówię ci, że to będzie pasowało. I rzeczywiście to zagrało idealnie, ale ten kombinezon przez to, że był tak prosty, ja później zmieniałam dodatki, więc miałam na ślubie miałam turban, później miałam opaskę, a na sam koniec miałam ten szalik, który teraz mogę sobie nosić na co dzień, tak samo jak opaskę. Zresztą turban też noszę. Takim fajnym wspomnieniem go nosisz. Dokładnie, więc ja zagrałam tak naprawdę tymi dodatkami, no i miałam też przepiękną pelerynę. I tą pelerynę sobie skracałyśmy 3 razy, bo na początku sobie myślimy, okej, to musi być takie długie, ciągnące się, ale w tym nie dało rady
wiesz, że to w ogóle by nie zadziałało, że w ogóle by nie poleciało na wietrze, więc nie było plastyczne, więc skróciliśmy pierwszy raz, potem zrobiłyśmy test i chodziłam po atelier, czy to działa, znowu musiałyśmy skrócić i w końcu zadziałało i ona też dodała takiej lekkości tej całej stylizacji. Ale też fajnie ją dopełniła, byłaś taka po prostu tak, ładnie i to ubrana, było zamiast otulona. Welona. Bo też, wiesz, zastanawiam się, welon, czy ta peleryna, ale welon no, na mnie, no właśnie, jakby ten welon na mnie wyglądał. Więc w końcu, mimo że to była jedyna okazja, na której mogłam ten welon nałożyć, to uznałam, że jednak. Ale moment, sama powiedziałaś, że jeszcze może przed wami ślub kościelny. No jest bo słuchaj, kombinezon był super cool, ale może jednak znalazłabyś taką idealną suknię ślubną. No, mam gdzie wpaść. Słuchaj, zapraszam cię. Słuchaj, więc znaczy, ja obrażę się, jak pójdziesz gdzie indziej. Więc czekam, co mi wymyślisz. No. To ustalamy, że jak będziesz szukała tej sukni idealnej, to ja bardzo ciebie zapraszam do siebie. Zrobimy tu piękny odcinek na YouTube do Salonu Marzeń. Dobrze, ale ja będę taką bridezillą. Taką, będę cię kochać. Koszmarem, że jak się będziesz brudziła w nocy, będziesz mówiła, Zosia. Słuchaj, kocham wyzwania. Kocham wyzwania. Wchodzę w będziemy to. Tyle razy skracać, aż w minuję pójdziesz. I mnie nauczysz tańczyć. Będzie pani zadowolona. Słuchaj, jest co poprawiać. Słuchaj, ja Kamila nauczę tańczyć, nie ciebie. O, proszę, no słuchaj, ja to nakręcę. Czyli mamy plany na przyszłość. Mam nadzieję, że wiesz, na niedługo. Będzie trzeba naprawdę ustalić, w którym roku robimy tą imprezę. No, przez cały czas czekam, ale ja jeszcze żyję naszym ślubem, który się odbył, więc jeszcze myślę, że długo będę to przeżywała. Wy polecieliście w jakąś podróż poślubną? Nasza podróż poślubna to była kwarantanna 21-dniowa w domu z dziećmi. I to był taki test. Czekaj, to był taki test. Rozwiodą się czy się nie rozwiodą? Ale zostaliście razem. Jesteśmy razem, szczęśliwym małżeństwem. Zosia, udało się. To w momencie, jak już masz spełnionych tyle marzeń i przetrwaliście kwarantannę, to tak. Czego ja ci mogę na koniec życzyć? Tej podróży poślubnej. Dokładnie. Żebyśmy gdzieś mogli polecieć sami. Masz jakieś takie wybrane, wymarzone miejsce na tę podróż? Nie mam, wiesz, ja mam tyle wyszukanych różnych miejsc, o których marzę, że co się uda. Jak pandemia minie, to ale wtedy. To słuchaj, to jest taki temat, że to Kamil musi zorganizować, czy tylko nie. Jak wyczujesz możliwość, to jednak ty się tym zajmiesz? Nie, to ja od A do Z to organizuję wszystkie wyjazdy. Jestem Zosia Samosia, o czym my mówimy. No kto mi będzie organizował wyjazdy, jak nie ja? Zosia, no to ja ci życzę, żeby to był wspaniały, romantyczny czas tylko dla was, żebyście wrócili z niego jeszcze silniejszy, jeszcze mocniejsi w tej waszej miłości, no i żeby tak trwało już na zawsze. Bardzo ci dziękuję. Proszę, dziękuję, że do mnie przyszłaś. Dziękuję. Jeśli podobała wam się rozmowa z Zosią i macie ochotę na więcej, to zapraszam was teraz na weddingdream.tv, gdzie usłyszycie odpowiedzi na dodatkowe, zaskakujące pytania. Buduj swój biznes razem z nami. Od teraz możesz przystąpić zupełnie bezpłatnie do naszej bazy ślubnych specjalistów. Jeśli prowadzisz salę weselną, zespół muzyczny, cukiernię, kwiaciarnię, wypożyczalnię aut czy jakikolwiek inny biznes z branży ślubnej, dołącz do nas już dziś. Już teraz możesz pobrać moją autorską aplikację Wedding Dream App. Znajdziesz w niej masę informacji oraz narzędzi, które pomogą Ci krok po kroku zorganizować Twój najważniejszy dzień w życiu. W apce jest harmonogram działań, planer stołów, kontakty do podwykonawców i wiele, wiele więcej. Wszystko, czego potrzebujesz. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień!